Marko, z tej strony znowu ja, czyli Lipton i Patryk jako kamerzysta dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy w miasteczku W, zwanym Wołomin. No i będziemy pytać ludzi, no to z takim majkiem, piec schowany w kermanie. Idziemy pytać ludzi o wszystko i o nic. Dobra, byliśmy już w miejscowym kiosku przy Wołomińskim ślimaku, kupiliśmy koperty. Te koperty będą prezenty dla naszych dzisiejszych reportażowych gości. A co będzie w kopertach, dowiecie się potem. Ale ogółem, jakby pani miała jedną rzecz, którą mogłaby pani zmienić? Tak, więcej chyba porządku by trzeba było zaprowadzić, nie? Czyli polityków wyjebać. No częściowo, w klinicznym. No to powiedziała pani, że nie chce pani w politykę się ten, a... No ale mówię tak, ogółem tylko, nie? Wyjebać wszystkich, czy zostawić chociaż trochę? Ja się nie mówię, że ja się specjalnie nie interesuję polityką. Ale co to zmienić, da jak... To 3/4 wyjebać. Przyjdą gorsi następni, co to da. To też mi wyjebać. Dajcie spadnij sobie. Jestem ciuchcią. Weź, bo cię kurwa zrejestruje i co będzie? Nic nie będzie, koniec świata będzie. Będzie Kaufland. Jesteśmy w Kauflandzie i Patryk ma chcicę, więc kupił sobie gumę do życia smaku jabłkowym. Chciałem wybrać, tylko nie wiem jakie wybrać. Lipton nie umie mi doradzić to. A wy nie większe niż masz, kurwa. Tu pisze... Dziękuję. Poradą, bo jak to wrócisz jak coś. Patryk, pochwal się swoim zakupem. Piękne paskale. To są paskale, że aż się pochwalę. Ty. Tak. Kolega mi... Co będziesz z nimi robił? Aha. Zaraz zobaczycie. Proszę pokazać, że kupię sobie gumki w regę. Kładasz sobie trzy i mówisz, że jesteś rastafara. Dawaj, pakuj prezenty. By wszyscy czuli się bezpiecznie, będą dostawać po bumce. O, jedna. Poślij i adresuj. O, to jest reklama dla dziewczyny Patryka. Co potrafi robić? Kurwa, dobrze. Dawaj drugą. Żółta. Ciekawe, kto będzie tym szczęśliwcem i dostanie to. Pewnie jakaś piękna lady. No na pewno. Teraz czerwona. Czerwona guma prosto na... Siura. No o to. Zobacz jak lizał. Powtórz to, jeszcze raz polisz. Weź jeszcze raz tak. Po zwolnionym tempie, tak. Czekaj, no z tym dobrze zapytać. Ale liznął. Lipton idący z prezentami. Tam idą nasi przystojni koledzy. Dobry. Można chwilę odmówę? Kilka pytań mamy, można? Mam do pana pytanie. Pan jest z Wołomina? A czy pan nie boi się chodzić po ulicach, na przykład wieczorami? Ja się nie boję. Wołomin jest bardzo spokojny. Ale tyle się czyta w gazetach, że tutaj pobili, tu ukradli. A to wy, to nie ma co. Myśli pan, że to tylko plotki, tak? Nie, nie, tak. A pan jak myśli? Ja nie jestem stąd. Ale ogółem nie ten. Ma pan jakieś takie zdanie o bezpieczeństwie na przykład Wołomina? To jest najpiękniejsze miasto, drugie po parę. Ma pan? Oczywiście. Wcale nie jest tak źle. Nie źle pan mówi, tak? Ale ogółem jakby pan miał coś zmienić, to co by pan zmienił? Władzę ludową. Czyli polityków. Policjantów. Policjantów też? Tak, bo oni sobie zamienili garniturki. No, dobrze, dobrze. To jest piękne miasto. Czyli wyjebać polityków i policjantów. Policjantów pierwszych. Policjantów pierwszych. Polityków drugich. Ale wszystkich czy zostawić trochę? O, nie wszystkich, nie wszystkich. A kogo by pan zostawił? Nikogo. Ale wszystkich czy zostawić trochę? O, nie wszystkich, nie wszystkich. A kogo by pan zostawił? Nikogo. No to wszystkich wyjebać w takim razie, tak? Krótka bierz. A jeżeli pan by miał z tych polityków wybierać, którego pierwszego pan wyjebał? Mi się wydaje, że ja bym wyrzucił Wehrmacht.
A nie Tuska? A Tusk to co, z czym się wiąże? Nie wiem, kurwa. Z Niemcami. Aha, czyli Tuska wyjebać, tak. Wehrmacht się teraz mówi, Tuska. Okej. Okej, okej. Prezent. A czy... Panowie, dziękuję bardzo. Ale czy używałby pan, jakby pan musiał, jakichś środków koniecznych? Nie wiem, pałka, siekiera, widły? No, pieska, no. Jabłka obronnego. Mówi pan, że pies by pan obronił, tak? Takie malutki, jabłka. Takie małe są najgorsze. Słuchajcie, panowie, mamy dla was prezenty. Za to, że żeście z nami go rozmawiali. Są trzy koperty. Proszę sobie jedną wybrać. Jedną proszę sobie wziąć. Dobra. Okej. Okay. I dla pana jedna? Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I oto właśnie rozdaliśmy dwa nasze prezenty, by nasi stołeczni wołomińscy koledzy czuli się bezpiecznie na ulicach, mając taką gumkę, recepturkę. Nic ci się nie stanie, jesteś ochroniony przed wszystkim. Lipton z fajną panią. No. I takie pytanie do władz Wołomina. Kto to kurwa sprzątnie? Kto to kurwa sprzątnie? Odejdź! Ty napierdalał! O! Łukanie gdzie jest, kurwa? Łukanie, o! O! To jest mój numer, kurwa, ty! Co? Chodź, ja tylko sobie buty umyję! O, jo, poszło! No to na YouTubie sobie zobaczysz. Gadaj. My cię tyłem najwyżej nagramy. Kurwa, pojebany świat, pojebana Polska, kurwa, w której do niczego nie można dojść. Ty prezent dostaniesz od nas. Tak? No, jaki? Tylko musisz wypowiedzieć się ładnie. Tylko ładnie się musisz wypowiedzieć. No ale jaki dostanę prezent? Zobaczysz na YouTube, jak odpakujesz, kurwa. Kurwa, zajebiście. Dawaj, no to dawaj, napierdalaj. Dawaj tu. Co byś zmienił? Ty, przede wszystkim rząd, kurwa. Czyli kogo byś wyjebał? Wszystkich. W ogóle cały ten rząd to bym ale jakbyś pierwszego miał wyjebać, to którego? Kurwa, Tuska. To Wehrmacht się teraz nazywa nam, patent powiedział na patelni, że to Wehrmacht się mówi teraz. Aha. Czyli Wehrmacht pierwszy, tak? Tak. A na samym końcu kogo byś zostawił? Kurwa. Nie wiem, ty. Mikę. Tak, Mikę. Tom, kurwa, to piuta co obcięłaś, to panno to da. Ty, kurwa. Kogo? Palikota, kurwa. Palikota, bo on pali, tak? Tak. Ty, bo on przynajmniej kurwa myśli, co zrobić kurwa, żeby się kurwa nie narobić, a zarobić. Nie no, kurwa. Jest jeden z nas, tak? No. Ty, jakby posadzili kurwa, pozwoliliby sadzić trawkę, albo państwo by samo sadziło trawę, to... Dobry hajs by z tego był. No właśnie, kurwa, bo dealerzy nie musieliby kurwa latać i kupywać nie wiadomo od kogo tego, tylko kupywaliby to od państwa. Swoje państwo kurwa to i naturalnie można by było zrobić. Państwo by sobie to opodatkowało i moment kurwa stanęlibyśmy na nogi, a tak to widzisz. Czyli twoim sposobem na biznes jest trawa. Tak. Dobra, teraz zareklamuj nas trochę. Powiedz, żeby ludzie oglądali nasze vlogi. Czyli piętro niżej vlog. Ty, no oglądajcie kurwa ich vlogi, bo to jest dobrze. Konkretni jesteśmy, nie? No. I od nie opierdalacie się w tańcu. Słuchaj, to dla ciebie mamy prezent w takim razie. Słuchaj, w kopercie jest. Tylko na razie nie odpakowywuj. Tylko później sobie odpakuj. Kurwa, kondon. Słuchaj, dlatego kondon, żeby wszyscy, kurwa, w Wołominie byli bezpieczni. No. Zakładasz gumkę na fajkę i biegasz po ulicy i żadne dzieci cię nie łapią. Dobrze, podziękuję ci za prezent i pożegnaj się z fanami. Dziękuweczka, dziękuweczka, na razie po mordeczki. Oj, poczekaj. Dobry, przepraszam. Chciałem zadać pani pytanie, można? Rozpierdala. Nie ma tak. Kurwa. Aha, okej. Okay. Bo bardzo dużo ludzi mówi, żeby wyrzucić Tuska i Komorowskiego. I czym zastąpić? Że Palikotem. Oj nie, w ogóle. Dlaczego Palikot nie? Nie dlatego, że ten człowiek sieje zamęt, on dla mnie w polityce to jest... On sieje trawę. Jako... W ogóle na co to nagrywacie? A, to będzie jako wejściówka na RedTube. Ale nie mam nic przeciwko, jest... W latach 70., 80., jak ja miałam te 20 lat w 80. roku, to... To pani nie ma teraz?
No, jeszcze nie mam. Mam 18. To nie mówiło się o takich rzeczach, wiecie, głośno. Wiadomo, że było, że są gej i lesbijki, ale... Tak, albo o paleniu trawy. Co wy sądzicie, że za moich czasów to nie paliło się dom? Też się. No. Anko, jeszcze raz. Pod tym filmem piszcie w komentarzach swoje propozycje następnych vlogów. Mogą być to tematy, jakieś pomysły ogółem. Co byście chcieli oglądać? My będziemy na pewno przeglądać te propozycje i coś z tego wybierzemy i na pewno będzie to może tematem vlogów następnego. A oczywiście zapraszamy Was na naszego Facebooka, który jest link w opisie. Myślę, że warto mieć nas polubionych i tam będziecie mieli najszybsze informacje o nas. No i chyba na tyle. Oraz udostępniajcie nasze filmy, subskrybujcie kanał. No, tylko jego. I... No, i do zobaczenia. I piszcie.